Dzięki. Talerzyk weź, bo kruszysz. A, poczekaj chwilę. Poczekaj, chcę ci coś pokazać. Zobacz. Chodź on tutaj. Które ci się podobają? Zobacz, bo mi te tu z tymi ptaszkami to jest nawet niezłe. Tu jest takie jeszcze... A co to jest? Zaproszenia na ślub. No. Czyj? No na nasz. Patrz, mi się też wydaje, że to jest dobre, tylko musimy się zdecydować, nie? I git. No. I datę wybrać. Ilu? Muszę lecieć. Jasne. Ale to raczej się szybko musisz zdecydować, bo się potem w tę spódnicę ślubną nie zmieścisz, wiesz? Bo będziesz miała... Oj, on jest cudowny. Kocham go nad życie. Ale wiesz, z takimi małymi dziećmi to też jest, szczerze mówiąc, hardcore. Szczególnie z takim tatusiem jak Zibi. A on wraca w końcu z tej Norwegii, czy nie? Nie wraca. Jak nie wraca? No, zarabia 3 razy tyle. No, ale na święta pewnie będzie. A małemu te kolki przeszły? Przeszły na szczęście, no ale i tak, wiesz, pobudka jest 4:30, pierwsze jedzenie, kupa, znowu drzemka, kupa, jedzenie, pranie, sprzątanie, gotowanie, ja już po południu nie wiem, jak się nazywam. Także jak ktoś mi mówi, że z nastolatkami jest ciężko, to znaczy, że ma amnezję. Ja też pamiętam, że Julka to kogoś tak leżała, tak się uśmiechała, no widzisz. Taka słodka. No to jest właśnie amnezja. Amnezja, no. Och, jak ja bym chciała jeszcze pożyć tak jak ty. Ale czekaj. Wy się staracie? No, niby tak. Ale? Ale co? Ale Alex? Jemu bardzo zależy. Mnie chyba też, ale odkąd Julka poszła na studia, to tak... Tak jakoś poczułam to, o czym mówiłaś przed chwilą, że tak mogę, tak, wszystko mogę. Ja nie powinnam tak mówić. Może ja się już nie nadaję na matkę, jestem taka samolubna. Nie, no co ty mówisz? Jesteś cudowną matką. Tylko po prostu jesteś za stara. No za stara na pieluchy, no ja wiem, co mówię, bo jestem w tym samym wieku. Czy nie, że stare jesteśmy, bo jesteśmy super dziewczyny, ale wiesz. Och, jeszcze tak pożyć by się chciało. Czujesz? Coś czuję. Kupa. Chcesz przewinąć? Niechętnie. No ja też niechętnie. Ale co zrobić? W końcu to miłość mojego życia, Antoś. Antoś, ty ze srańcu jeden. Chodź tu, no chodź tu, no chodź, lądźkę daj, chodź. Czemu ty tego, czy ty go karmisz? Oj! O Jezu, co to jest?